Na terenie powiatu ostrowieckiego jest wiele obszarów leśnych, które niestety przyciągają miłośników sportów motorowych. W ostatnim czasie pojawiły się przejawy szkodnictwa leśnego, polegające na nielegalnym wjeździe kładami, motorami krosowymi oraz samochodami terenowymi na obszar lasów państwowych. Takie sytuacje czynią duże zagrożenie. Wzbudza niepokój w środowisku leśnym. Las jest także miejscem pracy robotników leśnych. Dochodzi do skażenia gleby ropopochodnymi. Nadleśnictwo interweniuje przez organizowanie patroli straży leśnej. Mimo to działania w celu ograniczenia wjazdów do lasu są trudne, ponieważ te środki transportu często są niezarejestrowane i trudno namierzyć ich właścicieli. To właściciele przyjeżdżają, przywożą przez miasto te środki transportu na dwukółkach. Trudno tak, taką osobę złapać, szczególnie, że ona porusza się, na przykład, motorem krosowym i ciężko jest dogonić ją nawet samochodem terenowym. Hałas, który powodują pojazdy oraz ludzie, wprowadza niepokój w środowisku leśnym. Część rząd posiada młode potomstwo i to wszystko wpływa bardzo negatywnie w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego o przypadkach wjazdu do lasu niepożądanymi pojazdami słyszy się nagminnie. Tu są ludzie, którzy szukają rozrywki poza miastem. Do kampanii Wyjeżdżamy z Lasu przyłączyła się także Ostrowiecka Policja, która wraz z nadleśnictwem działa w celu ograniczenia wjazdu do lasów pojazdami motorowymi. Za taką działalność grożą konsekwencje. Strażnik Leśny taką osobę może ukarać mandatem karnym. Ma też prawo do zatrzymania takiej osoby, czyli też wylegitymowania i wydawania mu poleceń. Głównym celem akcji jest zachęcenie kierujących motocyklami i kładami do korzystania ze specjalnych torów i ograniczenie dewastacji terenów leśnych przez pojazdy. Takie akcje będą przeprowadzane cyklicznie.